Ireną po to, żeby siebie doszkolić, żeby doszkolić naszych zawodników i przede wszystkim, żeby trochę sprawdzić nasze konie, co w tych koniach, czy to są tylko stricte rekreacyjne konie, czy jednak coś więcej możemy od nich wymagać. Warsztaty z panią Ireną dały mi przede wszystkim pewność siebie, pewność tego, czego chcę wymagać od konia. Zdecydowanie jest mi łatwiej się z nim porozumieć. Wiem, tak jakby znam jego potrzeby. Wiem, czego on potrzebuje, jak jest mu wygodnie i po prostu dostosowuję się do tego tak, aby poprawnie z nim pracować. Mi się podoba miejsce, bardzo fajnie tutaj, fajne warunki. Miła właścicielka oczywiście. Fajne koniki, oczywiście jest zawsze nad czym popracować więcej, ale bardzo się starają. Widać, że jakieś podstawy już są założone. Jest oczywiście nad czym pracować, no i będziemy działać w tym kierunku. To dobrze się pracuje, bo jeźdźcy uważni, słuchają, starają się i to jest dla mnie jako dla trenera też taka, to powiedzieć, takim bardzo przyjemnym momentem, bo widać odpowiedź, widać starania i chęci i no, to jakby jest najważniejsze. Coś robisz, kolano zgięte i wtedy wiesz, o tutaj górą będzie tak raz, widzisz teraz czym nie spadasz. I na tej zasadzie tak więc. Chciałam wziąć udział w klinice, żeby teraz sprawdzić swój dosiad i nauczyć się czegoś nowego od kogoś innego. Mam dzisiaj dwa konie pod sobą. Jest to jeden wałach 8-letni srokaty Kaszmir, którego już wszyscy znają, myślę, że z Facebooka. I będę miała klacz, 12-letnią klacz Bryzę. I spróbuję dzisiaj troszeczkę sobie poprzypominać i trochę też zwrócić uwagę, jakie elementy jeszcze kuleją i co po prostu jeszcze mogę zrobić jako trener. Poprzez uczestnictwo w akademii chciałam poprawić swój dosiad, korzystać z lepszych pomocy jeździeckich. Podczas dzisiejszej jazdy niowe dobrze się sprawowała, fajnie wychodziły jej zatrzymania z usta do stępa. Poznałam nowe techniki i myślę, że teraz lepiej mi się współpracuje z koniem, właśnie dzięki pani Irenie. I wiedzy, które mi przekazała. Jutro tam też z Nikolą na przykład postaramy się przejechać ten przejazd dojeżdżeniowy na tą brązową odznakę. No i zobaczymy, co tam dobrze wychodzi, a nad czym trzeba popracować. Oczekuję dobrych zatrzymań, tak? Bardzo chcemy to poprawić. Będziemy pracować również nad tempem, żeby nie było za szybko, żeby nie było za wolno, żeby koń poprawnie pracował zadem. I po prostu, żeby trzymał się moich poleceń. Mamy zamiar też kontynuować te nasze treningi, więc ja mam taką nadzieję, że jeźdźcy też przyjmą do uwagi te wszystkie wskazówki, znaczy no, nie mam wątpliwości w tym, ale że będą też pracować w tym kierunku i że jak przejadę następnym razem, no to też już będzie postęp dalszy i będzie oczywiście dalej nad czym pracować, ale będą może już jakieś postępy i inny kierunek też treningów, w sensie jakichś innych elementów, być może troszkę trudniejszych, może zrobimy już troszkę większe wymagania. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie.